Dzień dobry, witamy z Lasu Wolle. Znaczy się cześć, nie robimy tego oficjalnie, bardziej tak familiarnie. Cześć wam. Dzisiaj ja zaczynam, włączyłem kamerę, włączyłem nagrywanie, ale ja tylko jestem tutaj panem wprowadzającym, ponieważ Monika dała się namówić na spróbowanie poprowadzenia własnego odcinka. Więc co mogę powiedzieć od ciebie jako stary wyjadacz i gwiazda internetu? Mówisz tam do obiektywu, mówisz głośno, żeby mikrofon się tutaj ładnie zbierał. No i oddaję wtedy ten las i warunki. Ty, las i pomysły na odcinek są twoje. Brawo! Nie, no i teraz... Mówisz do ludzi. Tak, nie, mówię do sztucznego oka wielkiego głośniej, brata. Głośniej. Dobra, wszyscy, znaczy inaczej. Jest teraz moda na hamaki i wszyscy mówią, jak fajnie jest spać w hamaku. No i tak sobie obejrzałam wszystko, co mogłam w internecie o tym, jak fajnie jest spać w hamaku. Więc stwierdziłam, że z teorii trzeba przejść do praktyki, więc trzeba spróbować. Żeby spróbować tak, żeby nie żałować później, że wydało się kupę kasy, a okaże się, że internety kłamią i jednak w hamaku nie śpi się aż tak fajnie. No to żeby zacząć coś od podstaw, to tak jak wszyscy doradzają, ulubiony sklep wszystkich początkujących leśnych ludzi, Decathlon, i hamak za 49,99, ale już przerobiony. Ogólnie rzecz biorąc, jeszcze nigdy nie używany w warunkach leśnych, nigdy prawdziwego drzewa nie widział. Więc zobaczymy, jak zareaguje na to, jak powinien zachowywać się w warunkach naturalnych. I od razu przerobiony zestaw. Wywaliłam, tak jak wszyscy doradzali, sznureczki, które są w zestawie, i mam taśmy kupione w zwykłym sklepie i przez ciocie zszyte na końcu. Więc zobaczymy, czy to będą trihagersy, czy... Ja się nie wypowiadam, bo ja się nie znam. To jest hamak, to jest całkowicie Moniki pomysł. Ja uważam, że ja lubię spać, bytować w miejscach, gdzie wiem, że już nigdzie upaść się nie da. Więc dla mnie to jest kariumata i ziemia, ale właśnie, więc ja tutaj będę robił za ładne tło, ale nie mam zielonego pojęcia, o czym Monika mówi, więc uczę się razem z wami. Ja teoretycznie mam tylko i wyłącznie pojęcie, o czym mówię, biorąc pod uwagę to, czego się dowiedziałam z internetów. Natomiast teraz zobaczymy, jak internet versus rzeczywistość wygląda. Więc to są domowej roboty low-costowe trihagersy. Proszę, potrzymaj. Czyli mamy tutaj taśmę parcianą 20-20 mm szerokości, kilka groszy za kupę metrów. Złoty 50 chyba za metr u pani w pasmanterii. Dobra, no i tu jest... A tak, tutaj kadrujemy. Piękny. Zaletą to na pewno jest mała waga. Paczuszka, jak widzieliście, zajmowała tyle miejsca, co uniwersalna jednostka miary, czyli czteropak. Leciutki. Ważyłaś, ile to waży? Nie. Ale mniej niż czteropak. Nie, na stronie Decathlonu są wszystkie te rzeczy wypisane. To są też rzeczy dokupione w zwykłym markecie budowlanym za 3,50. Takie oto. Nie wiem, co to. Coś? Karabinczyki. Karabinczyki, o proszę bardzo. Więc to też już jest coś przerobionego versus oryginalny zestaw, bo w oryginalnym zestawie mamy tylko i wyłącznie te oto sznureczki. Na czym będzie polegała, ja dodam tutaj wyjątkowość tego materiału. Wyjątkowość będzie polegała na tym, że większość youtuberów pokazuje, jakby robiła coś całe życie i to wygląda bardzo ładnie, profesjonalnie i w ogóle. Nie ten materiał. Nie robiliśmy testów wcześniej. Ten materiał jest wyjątkowy, ponieważ jest to zasadniczo pierwsze w terenie jego rozłożenie. Nie liczy się na działce pomiędzy przyczepą kempingową a słupem wysokiego napięcia. Dlatego właśnie będzie ekstremalnie amatorsko. Taki pomysł, taki biznes plan na kanał. To jest. To jest też teoretycznie dobrze i prawidłowo zrobione, jak to się nazywa? Cięciwa. Cięciwa, tak? Pomiędzy dwoma końcami. Pomiędzy dwoma końcami hamaku, żeby on sobie pokazał. Odpowiednio zwisał. Ale no zobaczymy, czy ją dobrze zrobiłam. Teoretycznie tak, bo ma 83% długości hamaka. To jest jej długość, to jest chyba... Tam mówisz, bo nie zbierzesz dźwięku. 2,20... Tak, 2,20, bo hamak ma 3 z groszem. Tam mówisz, cały czas tam mówisz. Ja to jestem tylko ten, człowiekiem otrzymania. Mówisz do widzów. No,
dobra, nie ma co więcej gadać, zobaczymy. Ja może powiem więcej o tej cięciwie, bo ja się uczę razem, więc ja nie wiem, czy to było w sumie zrozumiałe. Cięciwa jest pomiędzy dwoma końcami hamaka. Powoduje to, że on zawsze po rozwieszeniu odległości pomiędzy końcem hamaka będą równe. Czyli nie będzie takiej opcji, że jeden koniec będzie wisiał co tam wyżej, drugi... Będzie miał odpowiedni zwist. O, odpowiedni zwist, czyli ten, łódka, żeby tam kolana nie dostawały zginania w drugą stronę. Zawsze taki sam i matematycznie algorytmem właśnie opisane, ile ta odległość do tego zwisu ma mieć. Dobra, to co? Znaleźliśmy drzewa. Tak. Znaleźliliśmy drzewa w lesie. Długo szukaliśmy, z 3 godziny poszukiwań, ale tak, znaleźliśmy dwa idealne drzewa w lesie. No, to do działa, a ja będę wtedy tutaj ładnie z tyłu operował powiększeniami. Te są idealne. Opla. Dobra. Od tego trzeba zacząć. No to jeden do jeden w czasie, nic nie przyspieszamy, nic nie obcinamy. Nie no, później się pewnie wytnie wszystko, to nie będzie pasowało. Więc według mnie, czyli okaże się, czy naprawdę, czy na żarty, te dwa drzewa są w odpowiedniej odległości. No i co dalej? Dalej powinno wyglądać to tak. Podchodzimy sobie do drzewa. Podchodzimy, wypnę tutaj. Ze statywu. Podchodzimy sobie do drzewa i gdzieś na wysokości, nie wiem, szyi podobno. Dlatego to się nazywa treehugger. Przytulamy się do drzewa. Treehugger. Przytuliłam się do drzewa. No i mam. A pętla jakaś taka bardziej profesjonalna? Nie. Nawet nie zauważyłem, co się wydarzyło. A, zaciskowa, dobra. Nie, bo to jest właśnie to, co... Mamy specjalnie uszyte, tak? Czyli tutaj taką pętelkę. A, czyli taśma parciana też była na zamówienie robiona? Tak. I była robiona taka pętelka. U znajomej krawcowej. Tak. Idziemy dalej. Drugie drzewo. Kolejne przytulenie. Dobra, czyli co? Mamy dwie parciane taśmy. Jedna przymocowana do drzewa po prawej, druga do drzewa po lewej. Monika ten swój film będzie traktowała instruktażowo, dlatego my tutaj nie robimy niesamowitych artystycznych ujęć, tylko traktujemy to właśnie technicznie. Teoretycznie jest ok. Teraz. Mija nam 7 minuta filmu. Myślisz, że wyrobisz się w YouTube'owych 10 minutach i będziesz wisiała w 10 minucie? Tak, po prostu go nie opublikujemy. No. Oj, opublikujemy. Ja już to... Nie. No i teraz tutaj powinniśmy sobie wybrać miejsce i zrobić pętelkę. Pętelkę taką, przez którą przepleciemy sobie karabinczyk. Ta odległość jest jakaś stała, czy na oko? Nie mam żadnego pojęcia. Się okaże. Jak się nie ma zielonego pojęcia, to się mówi, że jest ustalana indywidualnie za każdym razem. Tak. Co, karabinczykiem normalnie sobie zacisnęłaś? Na tak zwane oko. Mhm. A, czyli to był pomysłowy tak węzeł, czyli na następnym pokażesz. Dobra. To tutaj przegapiłem pierwszy, to weź mi pokaż, jak to się... Tak, on ma lewą albo prawą stronę, nie wiem. Chyba nie ma. Dobra. No i teraz tutaj będziemy decydować o tym, w którym momencie zrobimy pętelkę. Mhm. Powiedzmy, że tu. No i pętelkę robimy tak. I jest pętelka. A teraz będzie... Chwila prawdy. Siara, czy ona sięgnie, czy nie. No i gdzie jest moja pętelka? Jest. Okay. I co? I to już by było to. Niby tak. Zobaczymy. Czy co, odległość między drzewami jest jakieś 3 metry, nie? Z tego co widać. 3,5 metra. To
co, chodź do przodu, żeby było cię z przodu. No i wisi, a teraz się okaże, czy... Czy nie zjedziesz tyłkiem do samej ziemi. No nic, trzeba być pewnym swoich konstrukcji. No. Dźwięk przez sekundę od drzewa był niepokojący, ale... Ale jest, działa, nie? Co ciekawe w porównaniu do hamaków takich turystycznych, jak się kojarzy z listewką i z siateczki, takie jakie mamy na działkach, w takich hamakach się śpi w specyficzny sposób. Te droższe konstrukcje nawet są specjalnie robione w kształcie bardziej rąbu, ponieważ hamaku się układa do snu w poprzek, nie w poprzek, w poprzek właśnie tej osi wzdłużnej hamaka. Dzięki temu jest się bardziej wypłaszczonym i nie łamiemy sobie kolan. Za tydzień, teraz tak, Monika tutaj pierwszy raz to rozłożyła, za dwa tygodnie przyjeżdżamy na zlot Bushcraft EDC i Bushcraft Polska, to będzie 27, 8 i 9 września, więc to będą szybkie pierwsze razy, teraz pierwszy raz rozłożony, następnym razem będzie miała październikowy nocleg pod czymś takim. Więc dobrze wiedzieć, że do takiego śpiwora wkłada się też karimatę oraz śpiwór, ponieważ powietrze pomiędzy ziemią a hamakiem nie izoluje, też zabiera ciepło, w związku z tym jest zimno i można zmarznąć. Czyli normalnie traktujemy to, jakbyśmy spali na glebie, tylko tej gleby nie czujemy, idzie na to karimata i śpiwór. Co my jeszcze teraz musimy zrobić? Trzeba zorganizować zadaszenie. Zadaszenie będzie polegało na tym, że mamy płachtę biwakową, tutaj plandekę konkretnie budowlaną, minimalistycznie. I jeżeli Monika ma już tutaj zrobione właśnie spanie, to teraz zadaszenie, żeby było można to w ten sposób przenocować bez obawy o opady. Już. Jest czerwona kropka? Jest czerwona kropka. Ważne, żeby była czerwona kropka, jak się nagrywa. Kiedyś zrobiłem bardzo długi materiał bez czerwonej kropki i tylko ja go tutaj mam w pamięci. Ja wam powiem, dlaczego do mnie forma hamaka nie przemówi, ponieważ ja jestem człowiek EDC. To jest delikatny materiał i tam widać świat za tym materiałem. A ja mniej więcej codziennie noszę się w taki sposób. W związku z tym dla osób, które nie zwróciłyby uwagi, zdejmujemy wszystkie wystające rzeczy z ciała, żeby nie przerwać tego cienkiego materiału. Czyli ja nie wyobrażam sobie, że ja idę spać, jak jestem sam w lesie. Ja w tym lesie... W ten sposób idę spać. Ja powiem tak, to jest moje pierwsze usiąść w takim hamaku. Więc jest głupie wrażenie, bo to wszystko jest bardzo elastyczne. I nie ufasz temu, że ja to wieszałam, nie? Nic nie mówię. Co ciekawe, nie ma wrażenia, że można stąd wypaść. Ja zawsze myślałem, że ja teraz usiądę i przewalę się do tyłu. Dlatego z tyłu mam karimatę, żeby było miękko. A no i zdejmujemy oczywiście buty. Ja śpię w butach, ja się śpię w pasku z gazem pod biodrem. On ma wytrzymałość teoretycznie 200 parę kilogramów, jeżeli ja dobrze pamiętam etykietę. Więc to też jest ciekawe, że ten materiał jest półprzezroczysty, a no, jest wytrzymały. I co teraz, jeżeli idzie o wrażenie? On ma prawą i lewą stronę. No właśnie nie wiem. No, bo zobacz, tu masz może kieszeń. Może ma. Tu masz kieszeń. Ale do środka. Aha, do środka też jest. Chyba. Dobra, to nie ma. Chyba to jest prawa. Zresztą tak, nie masz. Jak śpimy wzdłuż osi wzdłużnej, jak wspominałem, nogi wyginają się w tą stronę. Nie wyobrażam sobie tak przespania całej nocy. Masz scyzoryk. Ale jak się ułożymy w rąb w ten sposób, tak jak to się powinno robić... Poprzek. W rąb, w poprzek, niech będzie w poprzek. Wypłaszczamy się. Tutaj tak już normalnie się leży jak na ten. Jak na niczym, bo to wrażenie jest bardzo oryginalne. Co ciekawe, nie ma opcji, żeby z tego wypaść. Jest mega stabilnie. W nocy można się wziąć w lewo. A mówię to ja, ponieważ jestem w tym pierwszy raz i ja już to czuję, że to nie jest tak jak na filmach wygląda, że chyt i was nie ma. Co ciekawe, można się osłonić przed... Obcymi. Obcymi. No przed nadmiarem światła. O.
kokon. No. Tylko, że jestem całkowicie rozbrojony. Bardzo fajne, pozytywne wrażenie. Zaskakująco fajne, pozytywne wrażenie. Dobra, muszę pasek założyć z powrotem. Czujesz się nagi? Tak, ja mam swoje leśne EDC, wiem jakie rzeczy mam, w jakim miejscu, gdzie się nie klepnę. To jest ważne w nocy właśnie, żeby wiedzieć, gdzie coś się sięga i żeby to tam było. Dlatego bym musiał walczyć ze swoim brakiem, nowym przyzwyczajeniem albo brakiem przyzwyczajenia, że coś odkładam na do spania. No co, też trzeba pamiętać o tym, że właśnie obok gdzieś podwiesić będzie trzeba jakiś plecak, bo pod głowę się tego nie wciśnie. No dobra, no to teraz spróbuję zrobić dach, bo dachu jeszcze też nigdy nie robiłam. Robienie zadaszenia idzie sprawniej niż się spodziewaliśmy. W związku z tym ja tutaj na sekundkę Monikę zostawiłem, bo mamy prawie już gotowe. I włączyłem tutaj właśnie nasz cam recorder, żeby było, tak jak mówiłem, żeby to była instrukcja. Wpadliśmy na fajny pomysł. Do pasków, do tych pasków tutaj przymocujemy coś takiego. Czyli szokor to się chyba nazywa, taka ten gumowa linka z haczykiem, kupione za 2,50 jako gotowa rzecz. Tak, wody mocujemy. Uniknęliśmy przeciągania zbędnej linki, teoretycznie, jeżeli to tak wyjdzie, jak to wygląda, że ma wyjść. Na tych dwóch gumkach mamy właśnie zamocowane tylko po rogach nasz, jak to się nazywa, strop. Coś nie jest w środku. Ta strona nie jest na środku. Nie to oczko. To będzie to oczko. Opla. No i kurde, jak fabryka. Schronienie będzie miało postać daszku dwuspadowego. Więc teraz teoretycznie masz więcej tych gum, bo to wystarczą jeszcze cztery takie gumy i masz ten. Mogę walnąć takie krótkie jeszcze dwie, żeby zrobić cztery odciągi tu. No. A do samego drzewa dwie dłuższe, żeby móc sobie troszeczkę wyżej to postawić, nie? No. No dobra, to co teraz? Linka? Śledzie? Śledzie. Ciach. Wchodzimy ponownie. Jesteśmy, tak jak mówiliśmy, w trakcie robienia teraz dwuspadowego daszku. Im krótsza linka, daszek jest bardziej stromy, dłuższa linka, mamy bardziej to wypoziomowane. Więc już zaczyna to ładnie nabierać kształtu. Jakiś zaawansowany węzeł? Tak, bardzo zaawansowany, taki skomplikowany. Prosto z żyłek wędkarskich. Już gotowe? No to chodźmy zobaczyć, jak to wyszło. Ja tutaj tu artystyczne ujęcie robiłem. A tu widzę, że się same rzeczy wydarzyły. No i powiem tak, to jest nasze, Moniki, pierwsze rozłożenie po obejrzeniu tysięcy filmów i powiem, że to wygląda zaskakująco profesjonalnie. Nie ma żadnych przypadkowych, nie było błędów, to szczerze mówiąc to nad ustawianiem tarpa zimą się bardziej w lesie namęczyliśmy. A tutaj poszło dokładnie jakby Monika to robiła, tu będę unikał słowa myśmy. Jakby to było robione po prostu z marszu, więc wszędzie ładnie napięte, duża estetyka wykonania. No i już mamy przemyślenie a propos tego, żeby konstrukcję udoskonalić za 2 tygodnie, no bo teraz to jest tylko tak dla picu, a za 2 tygodnie ja chcę pod tym spać, nie? Więc potrzebujemy zaopatrzyć się w 2 dłuższe takie szokordy. Gumowe zaczepy, żeby okręcić je wokół drzewa i wtedy
tarp, plandekę powiesić wyżej nad linką, bo jak będzie padać, to nie będzie ładnie. I jeszcze dwa takie same krótkie, żeby naciągnąć wszystko po lewej, po prawej z czterech stron i ewentualnie tu dorobić. Naciągnąć, usztywnić. Tak. No to teraz pora na test organoleptyczny. Wchodzę za tobą, więc uważaj tam z ubraniami. Jak tu wygląda miejsce? Jest miejsce, żeby osoba o rozmiarach kompaktowych. Tak. Monika wygląda w miarę wygodnie. Ja bym musiał być do połowy schylony. No trzyma, nic się nie obniża, nic nie leci. Nad głową masz jakieś 50 cm przestrzeni, więc chyba nie wiem, czy trzeba by w ogóle to wyżej montować. No, nie wiem właśnie, jak to reaguje na deszcz, nie? Dlaczego teoretycznie zawsze wszyscy wieszają wyżej, no bo jeżeli byłaby ulewa, ciekawe, to po tej gumie będzie ciekło mi do środka. No to są już takie rzeczy, które życie pokaże, bo to ciężko faktycznie powiedzieć, a może ktoś z oglądających już się takie coś bawi i może powiedzieć, czy faktycznie przy takim ustawieniu deszcz przesiąka po linkach do hamaka i go tam nawilża z góry i z dołu. I to trzeba będzie... Czyli czy ten naciąg po środku faktycznie będzie potrzebny? Żeby wiatr... po prostu. No. Wiesz, będzie 220 osób, pewnie znajdą się tacy, którzy mają pomogą. Dużo większe doświadczenie, jeżeli chodzi o... A to nie jest wysoko położona półka, wystarczy, że ktoś to zrobił dwa razy. I już będzie bardziej doświadczony. Może służyć tam radą. I tutaj widać, jak ładnie ta cięciwa działa właśnie, która powoduje właśnie, że ukos, zwis tego hamaka zawsze jest identycznym kątem, pod identycznym kątem matematycznie wyliczonym. 80, ile to było? 83... procent długości hamaka. Długość tej cięciwy. I mamy podobno bardzo wtedy ortopedyczne ustawienie. No to co? Pełen sukces, nie? No. Teraz tylko i wyłącznie trzeba będzie dokręcić to, jak mi się spało, nie? No bo leży się super. No to śpi, a ja idę robić kolejny ten materiał, co ja miałem zaplanowany. A ty śpi. Leży. Dobra. Ładny podkład muzyczny. Pełen spontan.